Cześć mordule, witam was bardzo serdecznie, gorąco. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się pierdoleniem głupot. Dobra, no idzie już lato, już jest lato praktycznie, no i wiosna taka może, no taka letnia prawie. No ale dobra, mówiłem, że nie będę pierdolił o głupotach. Dzisiaj jedziemy wymienić opony z zimowych na letnie. Przecież mamy zimę, bo jest jesień, bo cały czas pierdzieliś tylko. Jesteście gotowi na wymianę opon? 3, 2, 1, startujemy! Jak ja lubię ten dźwięk. Brrm, ach, kur. Dzisiaj na godzinę 12.30 jestem umówiony do pana wulkanizatora, po to, aby wymienić opony. Powiem wam tylko tyle, czasem zastanawiam się, na cholerę teraz w Polsce wymieniać opony. Zima jest taka, jaka jest, czyli praktycznie jej nie ma. No może parę dni poleży trochę śnieg. To służby miejskie, wiesz, maksymalnie 6 godzin i jest wszystko posprzątane. Cały czas pierdzielić tylko. I nie trzeba wymieniać opony na zimowe. Ale właśnie tutaj się, powiem szczerze, można by pomylić. Raz jechałem samochodem na letnich oponach w zimę. Wydaje się, że... ale jednak jest. To jest większy poślizg, który nawet jak nie ma śniegu, cały czas pierdzieliś tylko, ale jest minus 15 stopni opony na jezdni. Tak więc słuchajcie, warto wymieniać opony z zimowych na letnie. Z drugiej strony jednak zastanawiam się, czy w obecnym klimacie, jaki mamy, nie warto by było przerzucić się na opony wielosezonowe. Jeżeli nie zapierdala się 200 na godzinę, jeżeli w zimę nie będzie jechało się w góry, cały czas pierdzieliś tylko. Wydaje mi się, że gra jest naprawdę warta świeczki. Podpytam mojego pana wulkanizatora, zobaczymy co on na to powie, bo to jest naprawdę fajny facet i prawdę ci powiem. Tak więc jedziemy dalej. Standardowa wymiana opon w samochodzie trwa zazwyczaj godzinkę. No wiadomo, że to będzie troszkę krócej trwało. No to warto zaopatrzyć się naprawdę w coś pożywnego. Ja proponuję pyszny zestaw z Wild Bean Cafe na stacji BP. Cały czas pierdzieliś tylko. No i jestem już na miejscu. Do Ursusa, suchy las 1. Bardzo polecam ten serwis. Pan właściciel, taki miły, taki chłop. Pan Amerka stoi już na cegłówkach. Oponki zdjęte. No i co, pokażę wam, jakie opony kupię. To są właśnie te. Ja wybrałem Goodyeary. No i pierwsza oponka jest już na felce. Wygląda naprawdę pięknie. Kobieta założy buty nowe na nogi i mówi, ale pięknie mi ta nóżka wygląda. To tak samo, my mężczyźni wiemy o co chodzi. Jak założysz nówkę, sztukę na felgę, no pora losująca jest już pełna, następuje zwolnienie blokady i wyważenie kopa. Bo uważam, że są to bardzo dobre opony, lato, wiosna, jesień, zima. Opony są bardzo ciche, bardzo dobrze współpracują z deszczem i nic nam się nie stanie. Cały czas pierdzieliś tylko. Kiedyś kupiłem Michelinki 21 cali. Po założeniu okazało się, że opony są krzywe i wysłałem je z powrotem. Michelin mi odesłał, że niestety źle składowałem te opony. Ale jak mogę składować, jak one dopiero przyszły, mają opony miesiąc czasu? No to widocznie pan źle założył. Michelin Polska, pies was. I tak to się skończyło. Na wyborze opon zastanowicie się czasem i powiecie, cały czas pierdzieliś tylko. Czy czasem nie kupić może innych opon, a nie Micheliny? Michelinów? Michelają? Bo może i mnie to kiedyś spotka. Coś takiego jak spotkało Bartka z Libą. Czyli mnie. Raz, dwa, trzy i już. Nie zajęło to więcej niż 35 minut. Suchy laska, jeśli chodzi o wymianę opon. Po prostu bajka. Ja to polecam bardzo serdecznie. Ty co płacze? Co płacze? No, pieniążki mi dał, to płacze, a ja? No co pieniądze? Cały czas pierdzieliś tylko. Ale tak promocja była na te oponki. Jeszcze jak się zaloguję, to od firmy Goodyear dostanę klocki Lego. Jak się cichutko je dzisiaj. Teraz tak tuk, 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 pyk. Polecam te oponki. No muszę wam powiedzieć, że taki wstyd mi było. Tutaj nowe oponki zakładam, a samochód pierdzielony także hej. Dlatego postanowiłem go pomalować na różowo. Będzie różowa panteraki. Cały czas pierdzieliś tylko.